Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na kolejne otwieranie paczek z trybu My Teams NBA 2K14, ale dzisiaj nie polujemy na Michaela Jordana, dzisiaj zrobimy sobie przerwę. Chciałem zapolować na Signature Skille, by wzbogacić moją pierwszą piątkę, a te Signature Skille są w gorszych paczkach również i są inne. W brązowych, jak i w srebrnych, takie będziemy otwierać. Brązowa, historyczna na początek, będą je trzy. Stames ma klawir, no proszę, aż dwóch zawodników. No ale są też Signature Skill Corner, specjalista, akurat ten mi się w ogóle nie przyda i Playbook Detroit Pistons. Czyli jak na pierwszą paczkę, wydaje mi się nieźle. Norris Cole, Miami Heat, Monty Williams, trener New Orleans Pelicans. Kolejny Signature Skill, będę musiał spokojnie przeanalizować co, który, jak, dla kogo zaaplikować. Przede wszystkim chodziło mi o Signature Skille defensywne. Dla moich wysokich graczy Dante Cunningham, kolejny gracz z Miami Heat, którego kompletnie nie kojarzę i aż trzy Signature Skille. Miały być trzy paczki brązowe, a damy jeszcze jedną. Nawet w miarę mi się podobają, szczególnie Norris Cole wydaje się ciekawy, Jeremy Tyler, Mason Plumlee, też bardzo ok zawodnik. Kolejny Signature Skill, Active Hands, ok. Tych brązowych Signature Skilli trochę mamy, zobaczymy co nam zaoferują paczki srebrne historyczne. A w nich też można trafić ciekawych zawodników. Aaron Brooks chociażby jest jednym z najbardziej przepakowanych zawodników tej edycji My Team. Kolejne Signature Skille i tych na pewno użyję na moich zawodnikach. Czyli już mogę powiedzieć, że otwieranie paczek udane. Są jeszcze tacy zawodnicy w srebrnych paczkach jak Ray Allen, Greg Oden, Miami Heat po raz kolejny. Ja bym chciał ze srebrnych najbardziej trafić Jamala Crawforda, no i ewentualnie Dennisa Rodmana, też bym go chętnie widział w swoim składzie. Jamal Crawford z rezerwy za Monte Ellisa jak najbardziej. Derrick Williams w kolejnej paczce, tutaj jak widać już nie ma dwóch zawodników. Strój wyjazdowy San Antonio Spurs, logo Wizards. No okej, okay. Nie było tym razem żadnego Signature Skilla. Być może jakaś legenda? Nie. Corey Brewer i kolejny strój San Antonio, tym razem domowy. Jest Signature Skill. Okej, okay, będzie trochę z tym zabawy. Będę musiał to dokładnie przemyśleć, komu co dać. Ale to wszystko ogarniemy. Trey Burke, tak myślę otwierając te paczki, że może fajnym pomysłem by było w serii My Team zagrać srebrny turniej. O ile w ogóle ktokolwiek gra innymi składami niż złote. To by mogło być interesujące z tych paczek zbudować. Skład DeAndre Jordan. Nawet nie wiedziałem, że on jest srebrnym zawodnikiem. Playbook Suns. Czy będzie jakiś Signature Skill? No nie. Ale a DeAndre Jordan nie pomyślałbym, że on jest srebrnym zawodnikiem. Ciekawostka. Luke Richard Mbamute. Jedno z najdłuższych nazwisk w NBA. Logo Clippersów. No nie ma szału jak na razie. Nic ciekawego się nie trafiło. No i żadnej legendy, jedynie w tej brązowej paczce. Mario Chalmers. No i to już nawet nieźle wygląda. Dość solidny, rozgrywający. Pick and roll maestro. Kolejny Signature Skill. I to już prawie koniec. Zostały nam jeszcze dwie paczki. Poza tą KC Jones. Ktokolwiek to jest. Gracz z tego co widziałem Boston Celtics. Zobaczymy za chwilę co on sobą reprezentuje. Przedostatnia paczka. Czy będzie ktoś warty uwagi? Tiago Splitter, zawodnik San Antonio Spurs. Klasyczny strój Chicago. Dimer! Tak jest, Kyrie Irving z chęcią to przyjmie. To się mu na pewno przyda. I ostatnia paczka na dzisiaj. Kendrick Perkins. Też w miarę dobrze. Kolejny Signature Skill, więc jednak było warto otworzyć te srebrne paczki. Kolejny Dimer będzie dla rezerwowego rozgrywającego, a tu kolekcja srebrnych zawodników, jak się prezentuje. Trey Burke, Aaron Brooks, nawet solidna defensywa. A minus, jak na srebrnego gracza, jest nieźle. Tiago Splitter, Trevor Ariza, jego akurat trafiłem otwierając swego czasu paczkę Washington Wizards. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Marcin Gortat jest w Suns. Mario Chalmers, Wesley Matthews, DeAndre Jordan. No niektórzy zawodnicy są w miarę interesujący, chyba da się z tego zbudować dość dobry skład. KC Jones, obrońca, aż A+, defensywy. Steve Kerr, tego akurat dostałem za awans do czwartej ligi. Kevin Serafin, ostatni srebrny
więc zbyt dużo tego nie ma, ale może jakiś skład ciekawy zbuduje i zobaczymy się w kolejnym odcinku otwierania paczek, w kolejnych odcinkach My Team, na które Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że się podobało, dzięki za obejrzenie i tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!